Dzień dobry, witam w niedzielę i zapraszam na karty dnia. Niedziela karty dnia. Jak my się pokazujemy i co wokół nas? Niektórzy niestety, ale yy, poszli w stronę tych, yy, tych analiz. I to nie ma e, dobrego, to nie, to nie miało dobrego wpływu na Was dzisiaj. No niestety, ale my jesteśmy pokazani w piątce kielichów, czegoś nam brakuje. Tutaj jest jakiś smutek pokazany, jakieś, e, jakieś rozdrażnienie. Coś jest tutaj nie tak. Powróciła jakaś sprawa z przeszłości. Powiedzmy, że e, w tym. E, Czytaniu, może to być właśnie jakaś osoba z przeszłości, król Buław, chociaż staram się zazwyczaj pozytywnie czytać, czytać te karty, no ale w momencie, kiedy on stoi nad nami, a my tutaj płaczemy, to powiedzmy, że on może być w naszej głowie, że on może gdzieś tam się kręcić. Tutaj jest ta analiza, o której wczoraj mówiłam. Widocznie tak, e, tak miało być. Widocznie to mm, no mimo wszystko takie były tendencje do tego. Może coś e, tutaj e, przyjdzie nam, jakieś rozwiązanie. E, co jeszcze mi się tutaj e, pokazało? Jakiś wyjazd z tyłu, talii się, jakiś wyjazd pokazał e, do osoby. Która w jakiś tam sposób może nas wesprzeć duchowo, wesprzeć rozmową, dobrym słowem, i będzie nam to potrzebne. I nawet jeżeli będziecie się zastanawiać, co by tutaj zrobić, tak, dla większości, to będzie dzień y, wolny od obowiązków. To jest dobrym pomysłem, żeby po prostu wybrać się gdzieś do jakiejś dobrej duszy, y, do, jakiegoś, y, do kogoś, kto y, właśnie z kim możecie porozmawiać. Dlatego, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że. Y, Możecie, jeżeli tego nie, na przykład nie podzielicie się tymi swoimi obawami, po prostu one przechodzą na kolejny dzień. Właśnie to wahanie, te obawy, zastanawianie się przez cały czas, ta analiza, ona mi się przez cały weekend tutaj pokazała w Was. Dobrze by było, żeby to po prostu wyrzucić z siebie. A co jest najlepsza? Rozmowa. Jeżeli, jeżeli nie macie okazji, jeżeli wszyscy są zajęci, to można nawet napisać list i po prostu tak dosłownie symboli i symbolicznie też wyrzucić go, spalić. Z tym wszystkim, co Was trapi, bo tu, widzę tutaj jakieś takie smuteczki, które się pojawiają i to trwa już drugi dzień. Także albo rozmowa z jakąś dobrą duszą, wyjazd, albo może ta osoba do Was przyjedzie, zaproszenie kogoś, albo też. No, taka praca własna z tym, żeby po prostu w jakiś tam sposób się tego pozbyć, tego, co Wam leży na duszy. Tak więc taka, taka niedziela dosyć pracowita, wewnętrznie. Mam nadzieję, że dacie radę. Tak jak mówię, zawsze tutaj się wspieramy. Możecie zawsze napisać komentarz, co się dzieje. Nawet, nawet jak czasami nie reaguję, to czytam te wszystkie komentarze. Tak więc, a zresztą są, są też osoby, które odpisują za mnie. Dziękuję za to bardzo. My się tutaj wspieramy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Papa. Pa.